Wioletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Niesamowite emocje zafundowali kibicom skoczkowie w niedzielnym konkursie indywidualnym FIS Pucharu Świata w Zakopanem. Rywalizację na wielkiej krokwi imienia Stanisława Marusarza zdominowali Polacy. Zwyciężył Kamil Stoch, który o 5,1 punktu wyprzedził Austriaka Stefana Krafta i trzeciego Dawida Gubackiego. Dobre ósme miejsce zajął Piotr Żyła. Rywalizację na wielkiej krokwi oglądały tysiące kibiców, zamieniając Małopolskę w narciarską stolicę świata. Stadion pęka w szwach. Nie ma co ukrywać, że to jest najlepsza publiczność na świecie, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. To cieszy, bo doping jest bardzo kulturalny. Polacy mieli co świętować. Na podium stanął Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Drugie miejsce należało do Austriaka Stefana Krafta. 35. triumf w karierze w zawodach najwyższej rangi przyniósł Kamilowi Stochowi wiele radości i dał nadzieję na więcej sukcesów w drugiej części sezonu. No muszę powiedzieć, że był to jeden z chyba najtrudniejszych konkursów, jakich miałem okazję brać udział. Wszystko dla mnie potoczyło się super. Oddawałem tutaj najlepsze możliwe skoki, na jakie mi było stać. Mogłem czerpać mnóstwo energii, która unosiła się nad stadionem. Polaków wspierali kibice z całego kraju. Niespodzianką dla Dawida Kubackiego była wizyta Adama Rudnika, który zagrał dla skoczka ulubiony utwór Zawsze do celu. Warto dodać, że Puchar Świata w skokach narciarskich w Zakopanem to największa coroczna impreza rangi światowej w Małopolsce. Dzielenie się doświadczeniem, podsumowanie minionego roku i plany na przyszłość. W Tauron Arenie w Krakowie odbyło się kolejne forum wójtów, burmistrzów i prezydentów Małopolski. Cykliczne spotkania, przynajmniej raz na dwa miesiące, są doskonałą formą do tego, aby być na bieżąco z wszelkimi zmianami, czy też kierunkami, które są wytyczane przez bądź władze wojewódzkie, nawet krajowe. Dla Zarządu Województwa Małopolskiego stały kontakt ze samorządowcami to ważny aspekt jego działalności. Mieliśmy okazję przekazać, jakie są plany na 2020 rok. Rozmawialiśmy o nowym regionalnym programie operacyjnym, o strategii województwa małopolskiego, ale również podsumowaliśmy rok 2019 rok. Był to dobry rok dla samorządów, dla samorządu województwa małopolskiego, ale również samorządowcy wskazywali swoje uwagi, swoje potrzeby i to jest dla nas ważny głos, żebyśmy jako Zarząd Województwa Małopolskiego, tworząc strategię, również wsłuchiwali się w głosy samorządów. Podczas forum wręczono nagrody laureatom konkursu Małopolskie Wektory Współpracy 2019. Główna nagroda powędrowała do Urzędu Miejskiego w Zakliczynie. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski obchodzi swoje 20-lecie funkcjonowania. Jak podkreślali samorządowcy, są gotowi na kolejny rok owocnej współpracy. Dom Pomocy Społecznej imienia Ojca Pio oraz Elektrotermia Spółka ZOTO laureaci Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy 2020. Nagrodę specjalną otrzymał Ryszard Florek, prezes zarządu firmy Fakro. Zwycięzców poznaliśmy 24 stycznia podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia. Z jednej strony widzimy aktywność wielu pracodawców, widzimy to, w jaki sposób zmieniają oni swoje podejście. To jest także dla nas informacja, jak zmienia się rynek pracy, jak zmieniają się zapotrzebowania. To jest właśnie pomysł na to, jak Małopolska powinna się rozwijać, łącząc i młodych ludzi, i doświadczonych ludzi. Dzięki tym działaniom, które są podejmowane, mówimy o ciągle spadającym bezrobociu. Małopolska jest jednym z tych województw, które ma najniższą stopę bezrobocia, z czego bardzo się cieszymy. To wielkie zadanie realizowane zarówno przez urzędy pracy, pracowników tam zatrudnionych, ale także przedsiębiorców. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy podkreślał, że to kolejna edycja konferencji, która jest ważna w budowaniu współpracy i porozumienia pomiędzy przedsiębiorcami i pracownikami. Chcemy zrobić taką współpracę pokoleń, porozumienie pokoleń i wymiany doświadczeń również na niwie pracy w przedsiębiorstwach, no i na zdobywaniu pracowników. Kapituła nagrody pod przewodnictwem wicemarszałka Tomasza Urynowicza wskazała nominacje i laureatów nagrody w kategoriach Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników oraz Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie. Dodajmy, że szkolenie młodych pracowników jest ważne przede wszystkim w kontekście strategii rozwoju województwa małopolskiego Małopolska 2030, a kluczowym kierunkiem jest inwestowanie w rozwój kadr we wszystkich obszarach działalności. Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa imienia Kazimierza Wyki to najważniejsze wyróżnienie krytyczno-literackie w Polsce.
Tegorocznym laureatem został Janusz Drzewucki. Jest to dla województwa małopolskiego niezwykłe wydarzenie. Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ma zaszczyt prowadzić kilka nagród. Ta jest niezwykle ważna właśnie dla środowisk literackich, krytyki literackiej i eseistyki. Marszałek Województwa Małopolskiego i prezydent miasta Krakowa fundują w równych częściach tę nagrodę. Nagroda wynosi niebagatela 40 tysięcy złotych. Tegorocznym laureatem za całokształt dokonań został Janusz Drzewucki. Ta nagroda jest rzeczywiście jakoś w jakiś niezwykły sposób specjalna, w niezwykły sposób szczególna dla mnie i taka potwierdzająca, że te moje namiętności, pasje, marzenia życiowe jakoś się zrealizowały. Kapituła, która rekomenduje laureata, składa się ze środowisk profesorów akademickich. Kapituła ma taką technikę działania, że działa w dwóch etapach. Najpierw mailowo zgłaszamy nazwiska, które według nas mogłyby wchodzić w grę. No i potem, jak już wymienimy się tymi sądami, spotykamy się fizycznie. Grono laureatów obejmuje wybitne osobowości, wśród których można wymienić Zbigniewa Herberta, profesor Marię Janion oraz profesora Mariana Stalę. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.